16. Polskie Radio. To znaczy, że ja mam wielką potrzebę być zauważoną. Brawo! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo, bardzo serdecznie witam Was wszystkich w naszym domu, w naszym ogrodzie. Dzień drugi. Co prawda dzień ostatni w Podkowie Leśnej, ale u nas dzień drugi. Wczoraj mieliśmy premierę naszego filmu. Dziękuję wszystkim, którzy byli, którzy wytrwali do końca i tym, którzy nie wytrwali do końca. Jeśli ktoś nie był i chciałby zobaczyć, a na pewno chciałby, bo film jest bardzo ciekawy, to będzie jeszcze okazja w parafii, bo ksiądz proboszcz mówi, że film warto pokazać, więc księdzu proboszczowi wierzymy. I film pokażemy. Witam wszystkich zebranych, publiczność, witam zespół SDM, który dzisiaj będzie nam umilał czas. Siostrę Nikodemę, założycielkę tego zespołu. Nasza kochana siostra Sabina, która jest w Podkowie już tyle lat, że niektórzy nawet nie pamiętają. Na początku, żeby wszystkim gościom dodać otuchy i takiego wprowadzić taki klimat terezjański, zarecytuję wiersz. Zapraszamy siostrę Sabinę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już prawie wszystkich gości witałam u bramy i teraz się tylko nisko kłaniam wszystkim. I znajomym, i nieznajomych witam jeszcze drugi raz. Już po matce nie warto, nie trzeba, bo proszę mi wybaczyć, poprawiać, ale to z miłości to się wszystko wybacza. I jeszcze tyle, że nie rozpalić na pierwszym miejscu, rozpalić miłość do Pana Jezusa, jak Panu Jezusowi oddać honory, bo jesteśmy w domu, gdzie najwyższym gospodarzem i najświętszym to jest Pan Jezus ukryty w najświętszym sakramencie. W dodatku ten rok jest rokiem poświęconym Eucharystii. No więc dlatego jedno z drugim się uzupełnia, czy jedno stanowi. A teraz, bo mam długo, nie jest są z miasty. Tak? Momencik. Siostra jedna mówi, ale niech siostra długo nie mówi, a siostra Sabina mówi, ale ja muszę to z dykcji opowiedzieć. Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, w tych słowach modlitwy pragnę wyrazić w imieniu wszystkich zebranych uczucia, jakie żywią wszyscy dla Ciebie i dla nas osobiście też, bo się tu znaleźli między nami. O Jezu Zbawco miłości mej duszy, co w hostii dla mnie się ukrywasz, co w cieniu ołtarza i kościelnej głuszy dzień i noc bez przerwy przebywasz. Jezu mój najdroższy, mój Boże i Panie, gdzież są Twej miłości granice? Jak słodzisz mi, Jezu, to ziemskie wygnanie, gdy wspierasz
pielgrzymce przez życie. Gdy głodna jest, Panie, Ty głód nasycasz. Gdy pragnę, Tyś moim napojem. Gdy jestem w ciemnościach, wtedy mnie oświecasz. Gdym w trwodze, Tyś moim pokojem. Walki się nie ulęknę, bo Tyś siłą moją i pracy, boś wsparciem jest moim. Ja w Tobie pokładam całą ufność moją. Ty wspierasz ramieniem mnie swoim. O, kocham Cię, Jezu, zapałem mej duszy, umysłu i serca władzami. Lecz kochać chcę więcej, niech Cię głos mój wzruszy. Chcę tego wszystkimi siłami. Nie dosyć mi, Jezu, być sługą Ci wierną. Nie dosyć wyniszczać wciąż siebie. Ja kochać Cię pragnę miłością niezmierną i umrzeć z miłości dla Ciebie. I kocham Cię jeszcze, żeś był nieszczęśliwy, że przebolałeś to wszystko, co boli, że zniosłeś wszystko, co tylko poniża. Ty, Bóg, w kajdanach cielesnej niewoli, Ty, Bóg, przez katów prowadzą do krzyża. Ja Ciebie kocham, że Cię tamtej chwili, czy onej chwili, niebo odbiegło i ludzie zdradzili. Ja Ciebie kocham, żeś był przymuszony wołać do Ojca: o, jam opuszczony. Ja Ciebie kocham za Twoje konanie i za śmierć świętą i za zmartwychwstanie. A dla mnie, dedykuję dla siebie te ostatnie słowa. Ach, kiedyż, o Jezu, przyjdzie ten dzień błogi, ach, kiedyż, mój Boże i Panie, gdy powiesz mi wreszcie: gotuj się do drogi, kończy się Twe wygnanie. Przyjdź wtedy, o Jezu, do serca mojego, w zasiłku na drogę wieczności. Daj przetrwać zwycięstwo, ostatni bój jego, wlej we mnie bezmiar ufności. Zabierz mnie, Panie, do górnej krainy, po cichym, spokojnym tu zgonie. I policz między wierne córki i syny. Daj szczęście w niebiańskim Syjonie. Amen. Alleluja. Siostra nas już wprowadziła w taki klimat, który się tutaj zacznie dziać. Będzie refleksyjnie, ale będzie też radośnie. Będzie na siedząco i będzie na tańcząco. Ale tak to wszystko zorganizowaliśmy, żeby było bezpiecznie. Więc proszę się nie martwić. Kochani, nasz koncert zatytułowaliśmy Nasza Mała Droga. Znowu o świętej Teresie.
Ale jak o niej można nie mówić? Kiedy doświadczy się miłości Bożej, to ona po prostu pali w sercu. I to jest pasja. I cokolwiek człowiek robi z miłością, robi z jeszcze większą miłością, bo do tej ludzkiej miłości doszedł ten ogień Boży. I tego życzę nam wszystkim, nawet dzisiaj, bo dla Pana Jezusa nie ma granic działania. Czy to będzie adoracja w Kościele, czy to będzie po prostu jakaś chwila ciszy i swojego bycia indywidualnego z Nim, czy to będzie koncert, w którym będziemy Go uwielbiać. Panie Jezu, ja Ciebie tu zapraszam. Ty chodziłeś na wesela, bawiłeś się na nich na pewno świetnie, pomagałeś ludziom, żeby tak było. To dobre wino o czymś świadczy, więc zapraszamy Cię tutaj, wylej na nas swojego ducha, który jest takim winem nam potrzebnym do tego, żeby nasze ciało, nasz duch w tym ciele był żywe. Bo możemy chodzić, możemy żyć zewnętrznie, ale w środku, a nawet i pewnym sposobem zewnętrznym pokazać, że nie ma w nas życia. Dlatego będziemy prosić teraz w tym momencie Ducha Świętego, żeby nas całych wszystkich tu ożywił. Kochani, my dzisiaj rano już się za Was modliliśmy, więc jesteście omadlani od samego rana. Siostry, jak mówi nasz Jezus, są takie anioły, które codziennie rano wstają, 5:30, budzik dzwoni i idziemy do Jezusa, żeby ogarniać cały ten świat, nas wszystkich, Was tu mieszkających, modlitwą. Aby Bóg dał nam takie przestrzenie każdego dnia, aby otworzyć na Niego swoje serce. Więc zapraszam do powstania. Możemy się modlić śpiewem, bo to jest znana piosenka, znana modlitwa. Możemy się też modlić ciałem, a więc pokazywać, jak małe dzieci Ojcu. Sprawmy Ojcu radość. Sprawmy dzisiaj tym koncertem Bogu radość. Niech On się uśmiechnie pośród tych wszystkich smutnych wydarzeń, które mają miejsce na tej ziemi. Niech to miejsce będzie ośrodkiem radości i chwały dla Niego. Amen? Amen? Ręka w górę. Amen? Amen. Modlimy się. Przyjdź, Duchu Święty. Dotknij moich oczu. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Pokazujemy. Dotknij Panie moich wad, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Oczyść ze wszystkiego, co w nim jest nie tak. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia. Przestrzeni, w którym jest jakiś smutek.
Święty, oddaję Ci to w Twoje ręce. Powierzam Ci to, abyś przemienił tę radość, przemienił, nadał temu sens. Oddaję Ci całe moje życie, a szczególnie wszystko to, co ja uważam za porażkę. Duchu Święty, u Ciebie nie ma czegoś takiego jak porażka. Nawet to, co nam się nie udało, było wpisane w Boży plan mojego i Twojego zbawienia. Ty, Boże, z każdej sytuacji, która była nie tak, jesteś w stanie wyciągnąć dobro, które zbawi mnie. Duchu Święty, przyjacielu, który dajesz mi mnóstwo natchnień, przyjdź codziennie do mnie, mów do mnie. Przyjdź z jakąś radą, kiedy jej potrzebuję. Przyjdź ze wskazówką. Przypominaj mi Słowo Boże, bo Ty masz taką moc, żeby mi przypominać Słowo Boże, które jest mi potrzebne w jakimś momencie. Przyjdź, Duchu Święty, wołajmy z głębi serca, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Coś, co oddali ich od Ojca, Syna i Ciebie, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do rodziców, którzy tutaj są, abyś uzdalniał ich do tego, by byli cierpliwymi, pełnymi miłości rodzicami, którzy nie boją się dobrze wymagać. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do każdej osoby starszej, aby każdy dzień przeżywała w radości, nadziei, że przejście do Ciebie jest czysta przyjemność. Przyjdź, Duchu Święty. Przecież Ty nam przygotowałeś niebo. Niebo to high life. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź? No przyjdź. Przyjdź, umocnij w nas wiarę, że niebo naprawdę jest niesamowitym miejscem, w którym będziemy żyć w pełni. Nie będzie tam żadnych ograniczeń, cierpienia, bólu, niczego. I zabierz ode mnie wszystko to, co nie pozwala mi końca w to uwierzyć. Przyjdź, Duchu Święty. Gotowi? Otwarte serca? Kochani, będzie jeszcze radośniej. Chcę, żebyście się tutaj czuli bardzo dobrze. Tak jak każdy chce. Jeżeli ja zaproszę kogoś do takiego delikatnego tańca, to poczuj się zaproszona, zaproszony. Jeżeli ktoś poczuł się zaproszona, ale woli popatrzeć, niech patrzy. Niech tańczy w sercu, ale żeby nikt tutaj nie był taki sztywny, dobrze? Bardzo Was o to proszę. Bo święty Augustyn powiedział fantastyczne zdanie. Ludzie, uczcie się tańczyć, bo aniołowie nie będą wiedzieli, co z Wami robić w niebie. Bardzo mi się to zdanie podoba. Jako jedno z licznych pamiętam je dosłownie. Kochani, ale dobrze, zanim następna piosenka, to chcę się z Wami dzielić słowami świętej Teresy o Dzieciątka Jezus, bo chcę, żeby ona też tutaj między nami była. Jest, ja wiem, że ona tutaj jest. I chcę się z Wami dzielić jej słowami. Nie chcę o niej opowiadać, tylko chcę czytać słowa bądź naocznych świadków, bądź jej słowa. Pierwsze, które łączy się dzisiaj troszeczkę z Ewangelią tej trudnej miłości bliźniego. Patrz, mówiła mi, o duszę trzeba mieć także staranie,
a często się o tym nie myśli i zadaje się im ranę. Dlaczego? Dlaczego nie przynieść im ulgi z tą samą delikatnością, z tą samą miłością bliźniego, jak staramy się ulżyć ciału? A przecież niektóre dusze są chore, są bardzo słabe, są całe cierpiące. Jakąż czułość powinnyśmy mieć dla nich? Dedykuję te słowa wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób duchowy czują, że jeszcze nie mają tego poczucia miłości Bożej, tego szczęścia wewnętrznego, którzy mają jakieś wielkie zmartwienie. Dla was, niech Święta Teresa was i tych wszystkich ludzi dotknie łaską Bożą, niech ukradnie im z nieba jakąś łaskę. A dlaczego ukradnie, to powiem później. Aha, zespół mówi Heaven Shalom. Heaven Shalom to życzymy sobie po żydowsku, po izraelsku pokoju. Ale do tego Heaven Shalom jednak trzeba wstać i troszkę się ruszyć. Uwaga, będą to bardzo proste kroki. Na rytm. Heaven Shalom. Klaski, wyciągniecie lewej bądź prawej nóżki. Tutaj nie widać w ten sposób. W drugą stronę. Heaven Shalom. To samo. Trzeci raz Heaven Shalom. I kiedy usłyszymy takie Shalom, Shalom, to wtedy trzeba się tak odwrócić. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I to wszystko. Także znajdujemy sobie miejsce, tak żeby mieć przestrzeń. A jest w naszym ogrodzie jej dużo. Więc rozejdźcie się, wyjdźcie z tych ławek. Naprawdę to jest proste i niesamowite. Piosenka pochodzi oczywiście z repertuaru Medjugorskiego z Manifestu. Siostro Lauro, a gdzieś ty jest? Chodź tutaj, przecież my kiedyś to tańczyłyśmy razem. Chodź, chodź. Nie ma to jak świadectwo dwóch. Albo trzech. Zaczynamy.
dzieci to znają. Ja nie znam zespołu, która by tego nie śpiewała. Że będziemy potrzebowali naszych rąk i nóg. Ale postaramy się, że jak wam się to podoba, żeby jeszcze było. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie. Zaczynamy. Więc jak wszyscy ludzie, no to chodzi o nas, nie? Dziękuję ci, panie, za moje dłonie, którymi mogę klaskać. Czasami, słuchajcie, w ogóle o tym nie myślimy. Czasem nas uświadamiają o tym osoby, które nie mogą zaklaskać. Takie normalne. Więc dziękuję ci, Panie Jezu, za ten dar, że wszyscy tu możemy zaklaskać. Daj Boże, wszyscy. Zaczynamy.
Panie, że możemy się tu razem bawić, że jesteś między nami, że tam, gdzie Ty jesteś, gdzie są dwaja i trzej, zebrani w Twoje imię, tam jest niesamowicie. Dziękuję Ci, Panie. Począć nieznacznie. Święta Teresa miała taki zwyczaj. Posłuchajcie. Jeżeli któraś z sióstr trwała w swym smutku i niezadowoleniu, okazywała się względem niej najbardziej miła, przewidująca i łagodna, aby współczuciem w jej cierpieniu ukoić niespokojne serce. Może dzisiaj nie masz takiego czasu. Może dzisiaj jest w Tobie pokój, radość. Uwielbiam Pana za to, że masz dzisiaj taki dzień. Spraw, aby ten stan pokoju serca, radości był Twoją motywacją do tego,
być sam na sam z tym, który jest dawcą tego pokoju, tej radości. Ale to bycie z Panem może być na różne sposoby. Może to być rzeczywiście czas modlitwy. Może to być czas poświęcony rodzinie w sposób inny niż od poniedziałku do soboty. Kiedy zmienisz ton głosu na bardziej spokojny, łagodny, to może być więcej uśmiechu do tych, których mijasz codziennie. To są takie małe, nieznaczące gesty, ale wierzcie mi, bardzo, bardzo ważne. Nie tylko dla nas, ale ważne dla Pana Boga. Bo to, co jest małe, piękne, to, co wzmaga w innych ludziach otwarcie się, czy poprawia mu humor, to jest bardzo ważne. I takie małe rzeczy zapraszam Cię do tych praktykowania. Otworzyły Teresie drogę do nieba. Otworzą i Tobie. Wcześnie o poranku i gdy noc chłania.
który jest w niebie. Kolejną ważną rzecz chce nam dzisiaj powiedzieć Tereska. Większą miłością bliźniego jest świadczenie dobra względem jego duszy niż względem ciała. Większą miłością bliźniego jest świadczenie dobra względem jego duszy niż względem ciała. Czasami tak jest, że już nie można nic zrobić. Kiedy ktoś jest ciężko chory, albo kiedy urodzi się niepełnosprawny. My często patrzymy na to jako jakiś problem. To jest trudne, ale to nie jest problemem. Kiedyś miałam spotkanie z rodzicami dzieci chorych i niepełnosprawnych i zastanawiałam się, co im powiedzieć, co ja mogę im powiedzieć. Się Pana Jezusa, Panie Jezu, co ja mam tym ludziom powiedzieć? Jak im dać nadzieję? Pan Bóg jest prosty i prosto mi powiedział. Powiedz im, że te dzieci są ich biletem do nieba. I tak zatytułowaliśmy to spotkanie. Dzieci chore i niepełnosprawne, biletem do nieba. Popatrzmy tak na te osoby. Pomódlmy się teraz w sercu za wszystkich rodziców, którzy borykają się codziennie z lekarzami, rehabilitacjami, tabletkami, dostępem do rzeczy, na które czasami często ich nie stać. Aby nasze wrażliwe serca, kiedy widzimy, kiedy mieszkamy obok takiej rodziny, zrobiły coś konkretnego. Najpierw możemy się za to sobie pomodlić, ale później, jeżeli możemy, zróbmy coś. Pomóżmy tej rodzinie i to będzie nasza wspólna droga do Niego. Módlmy się też tą pieśnią, tymi słowami, które będziecie słyszeć. Uwielbiajmy w duchu i w prawdzie Pana Jezusa. Szukam Ciebie, Panie, przyjmij chwałę.
troszeczkę ożywimy ten klimat przed przerwą, bo dzieci przypominają, że trzeba coś pokrzepić swoje ciało. Tak, duch już troszkę pokrzepiony, teraz czas na nasze ciała. Ale póki co to będzie jeszcze bardzo fajna piosenka, niesamowita, która mi osobiście też dotyka mojego serca. Ale chcę się też podzielić z wami kolejnym słowem świętej Teresy, kolejną jej wskazówką. Aby móc doskonale zaspokoić miłość, trzeba się zniżyć aż do nicości. Teresa widziała w Bogu tylko miłość, którą brała za swoją. Uważała, że tym, co zaspokaja miłość, jest uniżanie się aż do nicości, aby być przemienionym w nicość. Co to jest ta nicość? Słyszymy to słowo i pewnie może ktoś z was sobie pomyśli, mam stać się niczym, nikim, bezwartościowym, nie wychylać się. Nie. W dawaniu siebie Bóg sobie życzy tego i chce nam w tym też pomóc. To nie jest nasza zasługa, ale chce też nam w tym pomóc, żebyśmy w trakcie bycia dla kogoś już nie myśleli o sobie. Jeśli chodzi o mnie, moje ego, to jest nic, nicość. Jestem nicością, więc jest tylko miłość. Tak jak powiedziałam, będzie radośnie, więc można zaklaskać, można przytuptać, ale też może wymyślimy jakąś choreografię do tej piosenki. Kto sobie życzy, już się nasiedział, to zapraszam do powstania. I choć czasem nie rozumiem drogi, którą sam prowadzisz mnie.
której jest miejsce na to, że można się czegoś napić, zjeść pyszne ciasto, po prostu ze sobą chwilę porozmawiać, pobyć, pocieszyć się. Kochani, tam na stoisku przy stoliku są książki, są torebki z napisami, cytatami świętej Teresy, ale też płyty zespołu SDM, które nagraliśmy kilka lat temu. Z tej płyty dzisiaj zagramy dwie piosenki. Ja powiem, które to będą. Płyta jest niesamowita, bo to Pan Bóg tak naprawdę wysłał nas do studia i obiecał, że przez nią zaczną się dziać dobre rzeczy w życiu ludzi, którzy będą ją słuchać. Na początku w to nie wierzyłam, jak to może płyta coś zmienić. Ale to nie płyta oczywiście zmienia, tylko Bóg. Słowa, które tam są w muzyce, w treści. Więc zapraszam, jeżeli ktoś chce nas mieć na co dzień. Miło, że przybyliście. Amen. Jest
dusze na świecie udzielały sobie za pomocą modlitwy darów niebieskich, jakby kiedyś w ojczyźnie wiecznej mogły się nawzajem miłować uczuciem pełnym wdzięczności, bez porównania silniejszym od miłości rodzinnej, najidealniejszej na ziemi. Tam nie spotkamy już obojętnych spojrzeń, bo wszyscy święci będą sobie coś nawzajem zawdzięczać. Wszelkie trudności, wszelkie oddalenia od Pana Boga, aby być z Nim blisko. Moi kochani, zapraszam wszystkich do tego, żeby trochę się poruszać, bo już napiliśmy się, najedliśmy. Teraz weszliśmy w taki klimat też spokojny, ale czas wstać. Będziemy prosić Pana Boga o taką moc i naszą wiarę, która zaczyna się od ziarenka takiego malutkiego jak ziarenko goryczycy. Ja kiedyś widziałam ziarenko goryczycy z Izraela i ono jest takie malutkie jak kropka od cienkopisa. Trzeba wziąć lupę, żeby je zobaczyć. Ale jak urośnie, to jest jak drzewo, na którym ptaki mogą nawet robić sobie gniazda. A więc z takiej malutkiej wiary Bóg może wyprowadzić w życiu człowieka coś bardzo wielkiego, przez niego dokonać wielkie dzieła. O czym mówią nam bohaterzy Pisma Świętego i ci, którzy żyją wokół nas. Zapraszam, dzieciaki wszystkie tutaj, zapraszam do mnie. Dzieci, chodźcie. Pokażcie, jak to się robi. Jak gorczyca, ziarno, teraz mowa mówię ci tak. Gdyby miała twarz, była wielka jak gorczyca.
Natomiast teraz piosenka bardzo szczególna. Myślę, że dla naszego zespołu zawsze gdzieś tam była, spokojna, która jest też na naszej płycie, nawet w wersji instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej. Tak nam się spodobała ta piosenka, żeśmy ją dwa razy umieścili na płycie. Wywyższony bądź o Panie. Także możemy się teraz rozsiąść spokojnie i przenieść się w inną rzeczywistość. Nasza Tereska bardzo mocno akcentowała rzeczywistość nieba. I mówiła, że robi wszystko, co może swoimi własnymi siłami, żeby jedną nogą być tu i teraz na tej ziemi, a drugą w niebie. Ciałem tu, ale sercem swoim blisko Pana Boga, bo gdzie jestem blisko Boga, tam jest moje niebo. Nawet już tu na ziemi. Więc tak naprawdę jesteśmy w niebie, w takim przedsionku może. Dobrze się czujemy i jest nam po prostu ze sobą dobrze. Amen.
Miłość bliźniego, powiedział święty Alfons Liguori, polega na znoszeniu tych, którzy są nieznośni. A Teresa mówi jeszcze. Im więcej postąpisz, tym mniej będziesz miała walki, albo raczej zwyciężysz z większą łatwością i będziesz widzieć we wszystkim dobrą stronę rzeczy. Wtedy twoja dusza wzniesie się ponad stworzenia. Widzieć dobrą stronę rzeczy. Niesamowita dobra rada. We wszystkim widzieć dobrą stronę rzeczy. We wszystkim. Z Bogiem jest to naprawdę możliwe. Czasem owszem, trzeba powalczyć ze sobą, jak w jakiejś porażce zobaczyć dobrą stronę. Ona jest, tylko trzeba czasami czasu, żeby nam się ukazała, żeby Bóg nam ją pokazał. Czasami potrzeba nam jest różnych doświadczeń, żebyśmy zobaczyli, jak On nam jest potrzebny. Jakby z Niego szybko upadamy w bezsens. A teraz uwaga. W tym sensie naszego bycia chrześcijanami, wśród wszystkich doświadczeń, które mamy, możemy powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję Ci za to doświadczenie, chcę Cię w nim uwielbiać, chociaż jest to takie niezgodne z naszą ludzką naturą, ale z Bożą jak najbardziej. A więc uwielbiajmy Pana tym wszystkim, co dzisiaj mamy w sobie, co w tym czasie przeżywamy. Amen? Poruszać, poklaskać. Dlatego jeszcze nie mają dosyć. Krwią Chrystusa. Każdy z nas, o ile tylko pragnie, tylko chce, może stanąć po stronie zwycięzcy wszelkiego grzechu, zła, nienawiści, czegokolwiek, co kojarzy nam się z bólem, cierpieniem, z czymś złym.
Jesteśmy od tego wszystkiego uratowani. Jezus czeka na Ciebie i na mnie codziennie w konfesjonale, żeby mnie na nowo ratować, podnosić, wyławiać z tego wszystkiego, co chce mnie ściągnąć ku dołowi. Więc nie dajmy się, dajmy się uratować. O tak, codziennie dawajmy się uratować. Ale jeszcze nie chcemy, nie? Nie! No to będzie jeszcze jeden na bis. Kochani, ale chcę Wam jeszcze powiedzieć, zanim skończymy, że dzisiejszy koncert będzie na YouTubie. Trzeba otworzyć Siostry Terezjanki, włączyć subskrybuj i będzie się wszystko pojawiało, co tam u nas się będzie działo, okej? Okay? Obiecujecie? I wyślecie to innym? Żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, jak my się tutaj świetnie bawimy? Trzymam za słowo. No to owieczki, jedziemy. Ja tańczę w sercu, siostry. Mogę się doczekać, wiem.
świetnie się bawimy, prawda? Prawda? Jak cała Podkowa usłyszy, że my się tu świetnie bawimy! Tak, niektórzy potrafią. Kochani, jeszcze oprócz YouTube'a, to słuchajcie, możecie nas znaleźć na Instagramie, Facebooku, Twitterze. Już było. YouTube oczywiście. I wszędzie tam, gdzie siostra Dawida dotarła swoim telefonem. Wszelkie aplikacje. Zapraszamy, kochani, szczególnie zapraszamy też w każdą niedzielę albo w sobotę wieczorem, żeby sobie posłuchać słowa na niedzielę księdza Macieja Szczołta, który tłumaczy Ewangelię niedzielną, żeby pójść na Eucharystię bardziej świadomym tego i przygotowanym, co Jezus chce mi dzisiaj powiedzieć na kazaniu. Może ksiądz potwierdzi. Zobaczymy. Moi kochani, jest taki też pomysł szalony, ale piękny, żeby zrobić sobie wspólne zdjęcie. Co wy na to? Tylko gdzie? Tu? Tu. Dobrze. Najmniejsi stoją tutaj na tej kostce szarej. A im więksi, to wyżej. Tak, choć zapraszamy, kochani, osoby, które mają jakieś problemy z dojściem, pomożemy. Wszyscy mają być dzisiaj na zdjęciu. Na krzesełka można sobie krzesełka, właśnie osoby starsze, przygotujmy dla nich krzesełka, żeby mogły sobie usiąść. Panowie, zapraszam do przyprowadzenia krzesełek. Rok temu też robiliśmy sobie wspólne zdjęcie, to była przepiękna pamiątka, więc w tym roku też będzie pięknie. A teraz uwaga, przepiękny uśmiech. Okej. Brawo, bardzo dziękuję wszystkim ochotnikom do zdjęcia. Jesteście cudowni, po prostu przecudowni i wspaniali. Moi kochani, powiedz to jeszcze raz. Czy zespół się zgodzi? Łaskawie. Słyszałeś prośby tej dziewczynki? To powiedz jeszcze raz, tak głośno. Chcesz zagrać Heaven Is Alone? Nawet zapamiętała, jak to się nazywa! Brawo, Amelka! Ale jeszcze chwilkę. Okej, okay, Martyna? Słuchajcie, na początek... No dobra, niech to będzie. To tańczymy! Przede mną, a tak. Uwaga. Idziemy do przodu. I. Heaven Is Shalom. I drugą stronę. Heaven Is Shalom. Heaven Is Shalom. Pokój niech będzie z tobą. Heaven Is Shalom. I drugą stronę. Heaven Is Shalom. I drugą stronę. Heaven Is Shalom. Shalom, hey! Heaven Is Shalom, hey! Heaven.
Klary. To było odważne. Kochani, tak może zrobić dziecko. I tak właśnie możemy robić z Panem Bogiem. Po prostu sobie przyjść do Niego i sobie z Nim potańczyć, kiedy będziemy mieć od to ochotę. Prawda, Klaro? Tak. A możemy jeszcze raz? To może coś innego. Słuchajcie, no. Otwórz, Panie, moje oczy. Niech jeszcze raz pootwiera nasze oczy. A co tam? Ale kochani, zanim otworzy nasze oczy, to słuchajcie, chcemy podziękować bardzo gromkimi brawami dla Kasi Grzesia, który z sprzętem stoi, i taty Pawła. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Kochani, zrobili to świetnie, czujemy się nagłośnieni bardzo dobrze, jak nigdy. To jest naprawdę dla nas ogromne. Dziękuję. I uwaga, a teraz nasi grający, Na klawiszach Marcin Rogalski. Na skrzypcach Dawid Borowski. Na basie Kajetan Klimaszewski. Perkusja Marek Kurna. Gitara Bartosz Barski. I śpiewający Natalka Żulc. Łucja Warek. I ja bardzo na Polanowski. Kogo nie dotknął, kto nie zdążył, nie był na początku, to, a przyszedł później, to niech zostanie też ogarnięty tą łaską Ducha Świętego, który jest niesamowity. Jego działanie jest niesamowite. Aby przemówił z uwielbieniem.
ze schul, nawet co z tą kiedyś byli i śpiewali to. Bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Kochani, do zobaczenia za rok. Mateczko, za rok. Wcześnie. Kochani, jak tylko zaskrybujecie YouTube'a, Facebooka i tak dalej, to się pojawi, kiedy zespół myśli, gdzie gramy. Więc przyjeżdżajcie. Odpalamy samochody i przyjeżdżamy. Ale bardzo chętnie tu jeszcze przyjedziemy, prawda? Aśdemie. Chłopaki? Mówił, że tak. Więc życzymy wam wszystkim, a środkowi też, oni już w ogóle są oryginalni, ci środkowi. Życzymy wam wszystkim spokojnej nocy, dobrego wieczoru, a też dobrego tygodnia. Niech Bóg będzie we wszystkim, co w tym tygodniu zechcecie zrobić. Jak nie wiecie, co zrobić jeszcze w tym tygodniu, to go zapytajcie, on ma dobre plany. Bo w swoich to można się bardzo pomylić i różnie to wygląda. Ale on ma zawsze dobre plany. Więc jeszcze będzie bis. Będzie bis? Jesus.
czegoś napić, żeby jeszcze zacząć do naszego sklepika, albo też do tego, żeby wziąć sobie ze sobą widokówkę z myślą naszego ojca założyciela. Bądź, uwaga, uwaga, kto chce modlić się za nas, siostry Terezjanki. Mamy taką modlitwę dziecięctwa duchowego. Siostro Jacento, czy modlitwy jeszcze są? Są, więc siostra Jacenta je trzyma. Kto chce się od czasu do czasu, albo codziennie, za nas pomodlić? To będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Świetnie, Piotrek. Lecisz na Piotra pierwsza zakładka. Brawo! Pierwsza modlitwa. Będę niepokorna, za mnie. Ale tak bym chciała. To prawda jest pokora, tak, tak. Piotruś, za mnie, pamiętaj. Dobra? Więc zapraszam wszystkich do tego, żeby się od czasu do czasu tą koronką pomodlić. Ją się używa na różańcu. Tam jest wszystko napisane, instrukcja obsługi. Jest krótka, tak jak koronka do Bożego Miłosierdzia, więc nie będzie długo. Ale konkretnie. Także jeszcze raz Państwu bardzo dziękujemy, wszystkim naszym siostrom i naszym braciom w Chrystusie Panu. Dobrze, że jesteście. Brawo.